Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli koleżanka z kanału A to ciekawe, przedstawię wam różne pomysły na to, jak możecie spędzać wolny czas będąc w domu. 1. Szkolenie z języków obcych. W ofercie aplikacji na przykład angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski i wiele, wiele innych. Duolingo. Opis aplikacji. Nauka z Duolingo jest ciekawa i uzależniająca. Zdobywaj punkty za poprawne odpowiedzi, sprawdź się w zadaniach na czas i gromadź punkty doświadczenia. Niewielkich rozmiarów lekcje są efektywne, co potwierdza to badanie. I tutaj macie link do badania, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany. Aplikacja jest całkiem nieźle oceniana i przeczytam wam też jeden z komentarzy. Powiem szczerze, że aplikacja jest świetna, idealna do nauki obcych języków. Korzystałam z wielu do uczenia się norweskiego, jednak ta jest najlepsza. Uczy nie tylko słów, lecz też gramatyki, co jest dość rzadkie w innych aplikacjach, plus jest za darmo. Planuje się też nauczyć duńskiego. Busu. Ponad 1000 lekcji stworzonych przez ekspertów językowych i wzbogaconych technikami uczenia maszynowego, takimi jak spersonalizowane plany nauki czy rozpoznawanie mowy. HelloTalk. Po prostu wybierz język, którego chcesz się nauczyć i skontaktuj się z rodzimym użytkownikiem danego języka. Zacznij uczyć się, ćwiczyć już teraz. Nauczyciele to native speakerzy z całego świata. Popraw swoją sprawność fizyczną i zadbaj też o rozwój wewnętrzny. Headspace. Medytacja. Aplikacja prowadzić nas będzie przez 10 dni nauki skupienia i medytacji. To świetnie dopracowana aplikacja dla tych, którzy potrzebują w swoim zabieganym życiu chwili odpoczynku, a teraz jest na to idealny moment. Przemyślana i spójna grafika, czytelne menu i spokojne pastelowe kolory. Nie wspominając już o bardzo spokojnym, mówiącym do nas głosie. Some days meditation will feel easy. On others? It might feel difficult. The trick is to gently stay with it, each time, no matter how it feels. Look for a place in your routine where this exercise can slot in easily. Research shows it's easier to create a new habit when we do it at about the same time, each day. We recommend doing it first thing in the morning, but you might need to be flexible with that. Find somewhere you won't be disturbed. Don't worry too much about background noise. I'll explain how to deal with that. But it might be easier at first if you have some peace and quiet. Down dog. Yoga. Ćwiczenia skrojone na miarę. Wykorzystujecie świadomość własnego ciała i aplikacje, żeby tworzyć sesje treningowe dopasowane do waszych potrzeb. Określacie styl, czas trwania i poziom umiejętności i na podstawie tych danych aplikacja tworzy taką dopasowaną do was sesję. Okay, then it's going to start showing the, yeah, okay, and if you start it, and if you turn up the sound, you will see that the sound is now coming from the TV. All right, that sound is now coming from the TV. Okay, and you can do this with any yoga app. Gigso, czyli różne rodzaje treningów. Trenerzy, którzy są dostępni przez całą dobę, pomagają wybrać wam 15, 25 lub 40 minut ćwiczeń dostosowanych do waszych potrzeb i zainteresowań. I to wszystko oczywiście bez wychodzenia z domu, więc już ani nie macie wymówki, że nie macie trenera, który was zmotywuje, ani takiej, że nie macie czasu. A6W, szóstka Vadera. Plan treningowy zakłada 42 dni ćwiczeń, a czas ich wykonywania zwiększa się z każdym dniem. W końcowych dniach trening może trwać ponad 40 minut, no ale to czas przeznaczony tylko na jedną partię. Co więcej, ćwiczymy ją codziennie. I to może być problem zarówno dla osób trenujących regularnie, jak i dla tych, którzy nie mają do czynienia ze sportem. Ale żeby się dowiedzieć, jakie są efekty aerobicznej szóstki Vadera, należy zapoznać się z wadami i zaletami tego planu treningowego. Daily Workout Free. Instrukcje są w formie wideo, no i na każdy dzień macie przewidziany inny zestaw ćwiczeń. Oprócz tego na YouTubie dostępnych jest masa różnych treningów. 3.
Spróbujcie nowych rzeczy, może odkryjecie jakieś pasje. Mimo programowanie. W darmowej wersji nauka skończy się co prawda na elementarnej wiedzy, ale wystarczy wykupić dodatkowy pakiet, żeby uzyskać dostęp do pozostałych lekcji kursu. Kompletnego na tyle, ile da się w miarę wygodnie nauczyć, trzymając w ręku jedynie telefon. Użytkownik uczony jest przede wszystkim na przykładach i podobnie jak w innych aplikacjach, łatwo może śledzić swoje postępy. Coursera. To firma edukacyjna, która oferuje kursy online, które są znane jako masowe otwarte kursy online lub otwarte kursy online i ogromne najlepsze uniwersytety na świecie. Zdecydowana większość kursów jest dostępna w języku angielskim z napisami w kilku językach. I macie tutaj takie kursy jak fizyka, inżynieria, medycyna, biologia, matematyka, biznes itd. Otrzymacie certyfikat, jeśli zakupiliście kurs. Skillshare, czyli kursy online o zróżnicowanej tematyce. To jest taka aplikacja internetowa i mobilna, która udostępnia ponad 3000 kursów wideo z takich dziedzin jak design, fotografia, film, muzyka, kulinaria, DIY, biznes, programowanie. Jest to więc platforma, która konkuruje z Udemy, Audacity czy właśnie Coursera. Migaj z nami! Najobszerniejsza publikacja z dziedziny języka migowego wydana w Polsce! Smaker. Bardzo proste przepisy kulinarne. Oczywiście masa takich różnych ciekawych przepisów jest też dostępna na YouTubie. Cztery. Wystawy online. Muzea i galerie z całego świata udostępniły swoje kolekcje w internecie. I dzięki temu, pozostając w domu, możecie zobaczyć też najsłynniejsze wystawy i obiekty kulturalne. Na przykład Louvre, Metropolitan Museum of Art, Brytyjskie Muzeum, Muzeum Salvadora Dali i National Gallery of Art, ale też wiele, wiele innych. 5. Zadbaj o siebie. Zrób sobie domowe spa i do tego do kąpieli. Dla kobiet polecam kieliszek wina, a dla mężczyzn perełkę. No i przede wszystkim wyśpijcie się porządnie, bo wreszcie macie na to okazję. 6. Zróbcie porządki w telefonie. Na pewno macie pełno w nim niepotrzebnych zdjęć, screenów, już nieśmiesznych memów i notatek z pierwszego semestru. Przynajmniej u mnie jest tak, że średnio raz na miesiąc wyskakuje mi powiadomienie, że nie mam już pamięci, mimo tego, że mam jakieś, no nie wiem, naprawdę dużo w telefonie i zaledwie kilka aplikacji, za to 8000 zdjęć, z czego 3/4 to stare niepotrzebne screeny i notatki właśnie, więc dajcie znać, jak z tym jest u Was i koniecznie znajdźcie chwilę czasu, żeby sprawdzić, co zawala Wam telefon. Możecie też nadrobić zaległości filmowe, na przykład Netflix i HBO mają naprawdę bogaty zasób filmów, albo druga propozycja to nadrobienie klasyków filmowych. Podcasty, a tych pełno macie na przykład na Spotify, na pewno każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Zróbcie porządki w szafie, wystawcie stare ubrania na sprzedaż. Tutaj macie takie strony, które oferują właśnie takie usługi. Vinted. Chcemy pokazać Ci, jak wspaniały może być second hand. Sprzedaj ubrania z duszą, kupuj rzeczy, których nie znajdziesz na głównej ulicy. Albo Less Up. Ta aplikacja jest całkiem ciekawa, bo Less nie pośredniczy ani nie pobiera prowizji. I jak podkreśla twórca aplikacji, można to, co się zarobi, przeznaczyć na cele charytatywne, co też wyróżnia na pewno tę aplikację spośród innych. 8. Nadróbcie zaległości w nauce. Nareszcie macie wystarczającą ilość czasu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na tematy, które Was interesowały. Możecie przeczytać też książkę, na którą wcześniej nie mieliście czasu, a pewnie każdy z Was taką znajdzie. Układanie puzli czy granie w planszówki to też całkiem niezły pomysł na spędzenie czasu z rodziną. Tutaj wyświetlę Wam kilka gier, które ja osobiście polecam. Zadzwońcie do swoich bliskich, upewnijcie się, że wszystko u nich dobrze. To jest zdecydowanie czas, w którym Wasi bliscy, szczególnie ci starsi bliscy, potrzebują Waszej troski bardziej. Warto znaleźć właśnie chwilę, żeby zadzwonić do członków swojej rodziny, z którymi dawno się nie rozmawiało, albo jeszcze raz sprawdzić, co słychać u babci, bo mam nadzieję, że z babcią rozmawiacie. 10. Uporządkujcie swoje otoczenie. Wszystkie szafki, dokumenty, kosmetyki, sterty zaległych papierów, które się dawno przedawniły. Możecie też zaaranżować swoje mieszkanie od nowa. Albo wprowadzić jakieś małe zmiany. No na pewno w takim przyjemnym, czystym, pachnącym pomieszczeniu siedzi się i spędza się tak dużą ilość czasu zdecydowanie lepiej.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał i że czymś się zainspirowaliście. Jeśli Wy macie jakieś inne pomysły na to, jak można fajnie spędzić czas w domu, koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i serdecznie zapraszam Was na mój kanał A To Ciekawe, gdzie też pojawiają się czasami całkiem interesujące odcinki. Do usłyszenia na A To Ciekawe. Cześć!